Rzeczy, które możesz zrobić w Deck Crew Motor Fest, o których byś nawet nie pomyślał. Możesz zakopać się w piasku albo w błocie. Jeśli przejechałeś szybko przez piasek albo błoto, to nawet nie zdążyłeś tego zauważyć, ale jeśli weźmiesz auto typowo szosowe i powoli będziesz jechał po piasku lub spalisz kapcia w błocie czy na piasku, to auto zacznie się w ten piasek faktycznie zatapiać. O, faktycznie, Aventador mi zaczął latać na boki, ale też mi się zatopił tak... Ale wyjedzie sobie łatwo, bo to jest napęd na 4 koła. Jeśli już jesteście na plaży i bawicie się w piasku, musicie koniecznie przetestować fale. Fale wpływają na wasz samochód i potrafią delikatnie nim bujać. Nic specjalnego, ale cieszy. Czekaj. O, faktycznie. Teraz ja? Chyba jak się właśnie stoi za długo w jednym miejscu, to pojazdy znikają, nie? Patrz. Podnosi dupę. Wow. Można tu stać godzinami się patrzeć na taką bzdurę. Wow. Nawet coś takiego... Ej, nawet coś takiego zrobili tutaj. A jak się płyciej stoi? O, płyciej już nie, tylko tu jak głębiej. Kurde. Poza symulatorami to jest chyba jedyna gra, w której kierownice obracają się więcej niż te 180 stopni. Rozwala mi to czachę. Nie sprawdziliście tego jeszcze? Koniecznie obadajcie. Można to sprawdzić nawet jeśli gracie na padzie. Weźcie sobie kamerę z kokpitu i zacznijcie skręcać kierownicą w lewo albo w prawo. Kierownica obraca się o więcej stopni niż 180, a nasza postać przekłada ręce jak w Assetto Corsie. Nawet Gran Turismo 7, nawet Forza Horizon 5, nawet prawdopodobnie Forza Motorsport 8 nie będzie miała tej funkcji. Wow, co oni zrobili w Deck Crew Motor Fest? Nawet w Bugatti się kierownica obraca więcej niż w Forzie, mimo że tutaj jest ten jakiś limit tych obrotów zawsze, nie w tych takich hiperautach. Nawet jeden? Myślę, no właśnie, trzeba by było sprawdzić w każdym samochodzie, nie? Sprawdzam. W Bugatti się ładnie to obraca. Zaraz zobaczymy, no w tych takich... O, dobra, mam coś tutaj. Faktycznie, wow! I co ty na to powiesz? Naprawdę zadbali o takie detale, kurde. A ja wiem, chyba tak samo jak w Bugatti. Weźmy sobie rajdówkę jakąś. No, mniej więcej tak samo, tylko w wyścigówkach pomyśleli o tym, żeby to jakoś inaczej zrobić. Chyba tak jak w wyścigówkach. Nie, też się mocno obraca dosyć. Ciekawe. Kolejna rzecz, na jaką pewnie nie zwróciliście uwagę, są światła w nocy. Samochody pięknie oświetlają wszystko, co jest przed nami. Jeśli weźmiemy sobie taki standardowy, wyścigowy samochód, który ma światła drogowe, czyli te takie długie, no to jeśli wyjedziemy sobie z terenu takiego miejskiego lub w miejscu, gdzie jest dużo światła, to samochód automatycznie włącza światła długie. O, zobacz, teraz jak stoimy sobie tu w tym miejscu. Włączyły się chyba. Nie, jeszcze nie. Teraz mamy słabe światła włączone. Chodźmy teraz w ten las, tam na wprost. I obserwuj, jak się mocniej oświetli z przodu wszystko. No. Właśnie, to jest też fajne, że twoje światła zajebiście widać. Bardziej chyba mi się zaświeciły teraz tyle. O, teraz, mi się w tym momencie zaświeciło. I mi się zaświecił ten panel na dachu, człowieku. A mi tak bardziej na niebiesko zaraz się świecą. Dodatkowo sprawdziłem z kolegą, jak wygląda, jeśli inny kierowca ma włączone długie światła i z jak daleka te światła możemy faktycznie zobaczyć. A wygląda to tak. Ono? Jak końka wygląda, jadę do ciebie. Dobra, o, widzę! Wow! Ale to super wygląda. Zobacz na mój samochód.
no, przodu. Tak, choinka. Też mam takiego LED, no, a weź sobie odjedź kawałek dalej i popatrz na mój samochód z daleka, jak to super wygląda. Kawałek, jeszcze kawałek. O, zajechałeś mi za górkę i zniknąłeś. Ty jeszcze! Jeszcze się tam, jeszcze widzę twoje oświetlenie, patrz, jesteś tak wysoko. Jeszcze widzę, ty. O, ale no, fajne. Tak daleko. Dobra, chodź, pojadę. Ej, jeszcze ja widzę. Pojadę. Ej, weź. No, ale teraz już chyba znik. Dalej widzę, ty. A no, ja też widzę, ale bardzo słabo. Bardzo słabo już, tak, to prawda, no. One chyba nie zniknęły, te światła całkiem. Ty, i zobacz, teraz chmury zakryły księżyc i robi się ciemniej w grze. Ja nie mogę spojrzeć się do góry, ale w tym momencie czuć, że zrobiło się jeszcze bardziej ciemno. Wow, ej, zajebiste to jest. Tutaj noc, w nocy naprawdę można fajnie grać, nie? I ostatnia, najbardziej chillowa rzecz, jaka jest w The Crew Motorfest, to zimny łokieć. Być może też nie zdołaliście tego zauważyć, albo nie zwróciliście uwagę, jak ja na początku, ale jeśli jedziemy gdzieś w okolicach 30 km na godzinę, nasza postać wyciąga zimny łokieć przez szybę, otwiera sobie szybę, wyciąga zimny łokieć i tak sobie jedzie na luzaku. Możemy sobie włączyć kamerę z kokpitu i wtedy nasza postać, wiesz, jedną ręką sobie skręca, a drugą jedzie na zimny łokieć i możesz sobie spojrzeć w prawo lub w lewo i zobaczyć, jak to genialnie wygląda. Totalny chill. Dlaczego nie dali tego w Fordzie Horizon 5, prawda? 30 km na godzinę. Ja nie widzę twojego łokcia. Czekaj, bo ja teraz mam zamknięte. Cały czas, 30, około 30 km na godzinę, teraz mi otworzył. I zobacz, widzisz u mnie teraz? Nie, nie widzę. A ty u mnie? Zniknąłeś mi akurat. No to jest zamknięta beta niestety, no. Ale jest zimny łokieć. Najlepsze jest to... No. Jak zmieni kamery na trzecioosobową, to dalej jest wystawiany, to jest fajne. No właśnie o to chodzi, że na kokpicie widać i na zewnętrznym też widać. Na zewnętrznej kamerze. To sprawdzić, czy ty widzisz mojego. Właśnie chyba nie. A trzeba tak gdzieś w okolicy 30 km na godzinę jechać. Lambosem bardzo ciężko taką prędkość uzyskać, utrzymać. Ale jest to totalny sztos, nie? Wyobraź sobie coś takiego w Fordzie. Nie wprowadzą nigdy czegoś takiego, nie? Bo oni nie lubią takich rzeczy wprowadzać do Fordzy. Spoko by było, jakby było widać u innych ten zimny łokieć, nie? To by był czar. Moja postać sobie rękę wystawiła. Możesz sobie wążki kręcić. Ekstra to wygląda. Zimny łokieć. Mhm. Ła, sorry. Ja jestem podjarany tą grą, nie mogę się doczekać, kiedy już będzie premiera, chociaż będzie we wrześniu, a września nikt nie lubi, prawda? Moim zdaniem solidna konkurencja dla Forzy Horizon 5 i mam nadzieję, że Forza Horizon 6 będzie dużo lepsza przez The Crew Motorfest, bo The Crew odrobiło lekcje i wszystkie rzeczy, na które gracze narzekali w Fordzie Horizon 5, zostały zaimplementowane do The Crew Motorfest. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Piszcie, co myślicie o tych rzeczach, które wam zaprezentowałem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!